Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję urządzenia sieciowego routera od Edimaxa, a dokładnie dzisiaj będzie to model BR6428NC, urządzenie, które przede wszystkim ma się charakteryzować niskim poborem prądu, niższym nawet o 30% od klasycznych rozwiązań konkurencji oraz dużym zasięgiem. Te dwie anteny, potężne anteny, które tutaj widzicie, posiadają zysk aż 9 dB. To zapowiada ciekawe wyniki. Zapraszam na test. Idziemy do omówienia samego routera. Sprawdźmy, co jest w opakowaniu. Przede wszystkim są to te dwie potężne anteny. To jest konstrukcja na standardowy gwint tutaj antenowy, także nie ma żadnego zdziwienia. Opakowanie, jak widzicie, jest duże, a to z uwagi na te anteny, bo sam router mieści się w tej niewielkiej przegródce, jest naprawdę mały i lekki. Mamy dołączony przewód sieciowy kategorii 5, kategorii 5, a po przeciwnej stronie w osobnym opakowaniu, postaram się ładnie zwinąć, jest, moi drodzy, zewnętrzny zasilacz sieciowy. Nieduży, lekki, on tutaj będzie nam zaraz potrzebny, więc go nie chowamy. I to nie wszystko, ponieważ nie mogło zabraknąć również w zestawie papierologii i instrukcji obsługi oraz instalacji na dołączonej płycie CD. Obudowa routera Edimaxa wykonana jest z tworzywa dobrej jakości, na topie białego, błyszczącego, dosyć odpornego na zarysowania, a te drobniejsze, które powstają podczas użytkowania, nie są tak widoczne dzięki temu, że jest to kolor po prostu białym, na czarnym byłoby to zdecydowanie bardziej widoczne. To samo dotyczy brudzenia, on się tak szybko nie brudzi, jest łatwy w czyszczeniu. Dół jest matowy. Tutaj jeszcze od razu jedna rzecz, jedna uwaga. Nóżki, na których opiera się, są gumowe, one są przyklejane, dostajemy je osobno i sami musimy sobie je po prostu przed użyciem te nóżki przykleić. Mamy również miejsca montażowe umożliwiające zawieszenie nam na przykład na ścianie tego urządzenia, nie, lub przykładowo z boku meble ścianki. Z boku, od spodu mamy niewielkie otwory wentylacyjne. Cała reszta portów znajduje się z tyłu urządzenia. Nie ma, jak widzicie, ich zbyt dużo. Mamy tutaj przycisk WPS oraz reset. Po jednokrotnym przyciśnięciu aktywuje nam się funkcja WPS, a po dłuższym przytrzymaniu resetujemy urządzenie. Wejście do zasilacza sieciowego zewnętrznego, 100 megabitowy port 2 oraz 4 też 100 megabitowe porty LAN. Niestety, ale jak widzicie, to urządzenie nie obsługuje nawet gigabitowego portu WAN. Troszeczkę szkoda. Urządzenie łączy się również z innymi bezprzewodowo, ponieważ Edimax wspiera tutaj standard N z prędkością do 300 megabitów na sekundę. Na froncie urządzenia mamy diody, które informują nas o pracy routera, połączeniu WAN, wireless LAN oraz portach sieciowych. Podczas pierwszej instalacji wita nas kreator, bardzo prosty, w pełni spolszczony, który w kilku krokach przeprowadzi nas przez, moi drodzy, instalację routera. Nawet osoby mniej zaawansowane bez problemu będą w stanie skorzystać i połączyć się z siecią. Edimax BR6428NC to jest urządzenie router, które może pracować również w trybie punktu dostępowego, czyli access point oraz ekspandera sieci. Nic innego po prostu jak wzmacniać naszej sieci Wi-Fi z tak potężnymi antenami, jest to jak najbardziej funkcja realna. Po zakończonym procesie konfiguracyjnym wita nas komunikat, gratulujemy, przeprowadziłeś pomyślnie konfigurację, zaawansowaną konfigurację jesteśmy w stanie przeprowadzić, logując oczywiście do panelu administracyjnego i tutaj w tym przypadku wpisujemy w przeglądarce edimax.setup i to wszystko i logujemy się do panelu administracyjnego. Muszę przyznać, że jest to jeden z najprzyjemniejszych, moi drodzy, konfiguratorów, z jakimi miałem okazję pracować i myślę, że nawet osoby, które są całkowicie niemalże zielone, jeżeli chodzi o konfigurację sieci bezprzewodowej, korzystając oczywiście również z dołączonej instrukcji i przewodnika, będą w stanie bez problemu sobie poradzić ze skonfigurowaniem i zabezpieczeniem swojej sieci domowej. Panel administracyjny również jest w pełni spolszczony i również bardzo intuicyjny w obsłudze.
po zalogowaniu się wita nas ekran stanu, gdzie widzimy, czy jesteśmy podłączeni do sieci, czy mamy aktywną naszą sieć bezprzewodową. To jest urządzenie jednozakresowe, pracujące na częstotliwości 2,4 GHz. Oraz mamy również informacje o podstawowych parametrach naszej sieci. Narzędzie konfiguracyjne pozwala nam na powtórne skonfigurowanie naszego routera i przełączenie się z trybu router na np. access point lub extender sieci Wi-Fi. Opcja internet pozwala nam na oczywiście, niech się nam tylko załaduje, na ustawienie wszystkich najważniejszych związanych z połączeniem internetowym parametrów, czyli również ustawienie stałego adresu IP, jeżeli takim dysponujemy, nadanie własnych DNS-ów, jeżeli oczywiście chcemy, a także klonowanie adresu MAC, rzecz po prostu niezbędna. Oczywiście mamy również dostęp do DIN DNS-ów. Co do obsługi, mamy tutaj obsługę DIN DNS i całą listę również rozwiązań konkurencyjnych, w tym również na IP, z którego ja osobiście akurat korzystam. Moim zdaniem bardzo fajnie, niewiele routerów pozwala na tak szeroką konfigurację. Konfiguracja LAN, moi drodzy, podstawowe informacje, m.in. oczywiście o adresie IP, maska pod sieci, no tutaj nic specjalnego nie ma. Sieć bezprzewodowa, czyli mamy możliwość skonfigurowania powtórnego hasła SSID naszej sieci, wybrania trybu zabezpieczeń WPA, WPA2 oraz tryb mieszany, także WEP oraz radius WPA. Mamy możliwość ustawienia dostępu gościnnego bez konieczności wprowadzania hasła. Także jeżeli ktoś przyjdzie, na przykład rodzina przyjedzie, będzie mogła sobie skorzystać z naszej sieci. Mamy również możliwość łączenia urządzeń bez konieczności ręcznego wpisywania kodu zabezpieczającego lub kodu PIN, korzystając właśnie z funkcji WPS oraz możliwości podstawowej kontroli dostępu, na przykład po adresach MAC urządzeń, które łączą się akurat z naszym routerem, i ustanowienie również harmonogramu. Całość, jak widzicie, interfejsu jest bardzo czytelna, w pełni spłaszczona, jeszcze raz to powtórzę, jest to rzecz naprawdę miła. I jeszcze może zwrócę Wam z tych ustawień takich podstawowych opcje na opcję QoS. Moi drodzy, to jest opcja, która pozwala nam na limitowanie po adresach IP sieci, dostępu do internetu. Jeżeli mamy ograniczoną przepustowość łącza, a na przykład korzysta w domu dosyć intensywnie z internetu 3, 4, 5 użytkowników, to ta opcja się przydaje, żeby po prostu jedna osoba nie zabrała nam całego pasma. I do tego właśnie służy opcja QoS. W ustawieniach zaawansowanych mamy dodatkowe informacje, m.in. możliwość przekierowania oczywiście portów, tworzenia serwerów wirtualnych, aktywację funkcji UPnP. Te wszystkie opcje, mimo tego, że jest to urządzenie stosunkowo niezaawansowane, jak najbardziej się tutaj znalazły. Praktyczne. Zaczniemy sobie od połączenia przewodowego po skręce sieciowej kategorii 5E. Będziemy sobie na początek testowali przepustowość routera, jeżeli chodzi o połączenie z internetem. Dla przypomnienia, parametry łącza: prędkość pobierania do 100 megabitów na sekundę, prędkość wysyłania do 4 megabitów na sekundę, więc te wartości, które osiągnie router Edimaxa, powinny być praktycznie wykorzystane, ponieważ przypomnę, port mamy tutaj Fast Ethernet port 2 z prędkością do 100 megabitów i taka przepustowość realnie powinna być więc osiągana. Sprawdzimy, czy tak jest w praktyce. Następnie sprawdzimy sobie, jak działa sieć lokalna, czyli będziemy kopiowali z jednego komputera na drugi komputer dane standardowo, film o pojemności ponad 3 GB oraz paczkę z drobniejszymi plikami. Komputery obydwa są połączone przewodowo. Następnie sprawdzimy sobie działanie tej sieci bezprzewodowej na oczywiście 2,4 GHz w standardzie N300. Będziemy łączyli się my z routerem bezprzewodowo z tego komputera, natomiast drugi komputer, na który dane będziemy kopiowali, połączony będzie cały czas przewodowo, żeby tutaj nie stanowić żadnego ograniczenia, żadnego wąskiego gardła. Z uwagi na to, że tutaj nie posiada żadnego wielofunkcyjnego portu USB, takich testów oczywiście wykonywać sobie nie będziemy. Moi drodzy, te wartości, które tutaj zobaczycie, mogą różnić się od tego, co będzie na portalu, w tej recenzji tekstowej, ponieważ tam, ja przypomnę, dla lepszego oddania realnych warunków, pomiary, te, które będą prezentowane, w szczególności właśnie połączenia z internetem, to będzie wartość średnia z 5 pomiarów na tym samym serwerze. Tutaj zrobimy sobie jeden, może dwa serwery i to wszystko.
zapraszam na testy praktyczne. Ja już mam przygotowaną tutaj otwartą witrynę SpeedTestNet, z którą będziemy sobie mierzyli prędkość pobierania oraz wysyłanych danych. Mamy również tutaj informacje o pingu. Ping na poziomie 6 milisekund, jak najbardziej wartość dobra i prędkość pobierania widzieliśmy była ponad 90 megabitów na sekundę. Teraz troszeczkę spadło, dlatego tak jak mówię, tych pomiarów wykonałem sobie troszeczkę więcej. Ja będę pokazywał Wam w recenzji tekstowej ten wynik uśredniony z 5 pomiarów na tym samym serwerze. No ostatecznie ona się zatrzymała trochę na ponad 50 megabitach na sekundę, słabo, natomiast te pierwsze wartości były jak najbardziej dobre i oddawały realnie parametry łącza. Co do prędkości wysyłania, no tutaj żadnych uwag nie mam, wartości powyżej 3,8 megabita na sekundę graniczą praktycznie z tym, co tutaj mój dostawca, provider jest w stanie mi zaoferować. Zrobimy sobie jeszcze raz test na tym samym serwerze. Zobaczymy przede wszystkim, czy ta prędkość pobierania będzie lepsza. Zobaczcie, no ona zaczyna się wysoko, tak jak realnie powinna wynosić, czyli ponad 90 megabitów na sekundę. No i drugi pomiar już jest faktycznie o wiele lepszy. Ta prędkość jest bardzo równa, wynosi powyżej 94 megabitów na sekundę. Mamy takie godziny południowe, piątek. Jak najbardziej jestem z tego wyniku zadowolony. I drugą witryną, którą tutaj odwiedzimy w celu sprawdzenia jakości naszego połączenia, będzie PingTestNet. Tutaj przede wszystkim ta witryna ukierunkowana jest na pomiar jakości naszego łącza przez sprawdzenie pingu, sprawdzenie czy nie są tracone żadne pakiety po drodze. No i zobaczmy, jak to wygląda. Najlepsza ocena plus. A to jest standard dla mojego łącza. Tutaj te pingi nie powinny być wyższe niż 10 milisekund na tym serwerze Maverick. Straty pakietów nie ma. Ping na poziomie 6 milisekund. Jak najbardziej dobre parametry łącza. I przechodzimy sobie do testów w sieci lokalnej. Przypomnę, obydwa komputery w tej chwili połączone są z routerem Edimaxa przewodowo. Rozpoczniemy od kopiowania dużej paczki, albo inaczej filmu o pojemności 385 GB. Kopiujemy na drugi komputer. Mamy informację w tym momencie o prędkości kopiowania. Ta prędkość dosyć stabilnie wynosi około 11 megabajtów, tutaj przypomnę, mam megabajt, nie megabity, na sekundę. Te wahania są, ale one nie są jakieś duże. No w zasadzie można było się tego spodziewać, że przypomnę, tutaj nie mamy portów gigabitowych, a jedynie fast ethernet, czyli o przepustowości do 100 megabitów na sekundę. I teraz rozpoczynamy sobie test z kopiowaniem naszego folderu. Folderu, w którym przypomnę są i MP3 i zdjęcia w formacie JPG. Cała pojemność folderu to ponad 250 MB na dysku. No i tutaj ta prędkość z uwagi na to, że mamy te mniejsze pliki jest faktycznie troszeczkę niższa. Tego należało oczekiwać, zwłaszcza w tej pierwszej fazie kopiowania, gdzie mamy zdjęcie. Teraz idą JPG i tu już te prędkości są podobne, zbliżone, ale jeszcze nie tak wysokie, jak w przypadku właśnie kopiowania filmu, czyli jednego dużego pliku. Za chwilę sobie rozpoczniemy nasze testy w sieci lokalnej ponownie, ale tym razem z wykorzystaniem interfejsu bezprzewodowego, z wykorzystaniem sieci Wi-Fi. Zwróćmy uwagę na parametry. To, czym chwali się producent, to jest bardzo dobry zasięg. Ja zdaję sobie z tego doskonale sprawę i Wy również musicie zdawać sobie z tego sprawę, że w odległości 5,5 metra nie ma mowy o tym, żeby sprawdzić w 100% działanie tych dwóch anten o zysku 9 dB. Przypomnę, są to anteny dookólne. Ja takie testy robiłem na swoim smartfonie poza mieszkaniem. Oddalałem się po prostu od bloku i sprawdzałem, jak daleko sięgnie zasięg i różnica, moi drodzy, jest. Więc to, że tutaj jest 100% siła sygnału i excellent, nie jest przypadkowe, ponieważ nawet w odległości jakichś 20-30 metrów, przepraszam, od mojego bloku tutaj, od tej części, w której znajduje się router, zasięg jeszcze był na bardzo dobrym poziomie, co już nie każdemu routerowi przeze mnie testowanemu się zdarza. Pracujemy oczywiście na częstotliwości 2,4 GHz, kanał drugi, P2
prędkość tutaj, która może oczywiście skakać, w tej chwili wynosi maksymalnie 300 megabitów na sekundę, czyli tyle, ile wynosi przepuszczalność routera, oczywiście w standardzie N. To sobie możemy zminimalizować i rozpoczynamy kopiowanie w pliku pojedynczego filmu, tym razem jeszcze raz przypomnę, z wykorzystaniem interfejsu bezprzewodowego, i zobaczcie, że te wartości są bardzo zbliżone do tego, co oferował nam kabel. One troszeczkę skaczą w większym zakresie, natomiast również bardzo często wynoszą powyżej 10 MB na sekundę. Momentalnie nawet skoczyło tam do 12, jednak te wahania są tutaj troszeczkę, moi drodzy, większe. Poczekajmy na skopiowanie pliku, potem paczka z mniejszymi. I możemy rozpocząć kopiowanie paczki z plikami. Sprawdźmy, jak tutaj te prędkości będą wyglądały. One w dosyć charakterystyczny sposób zaczynają rosnąć przy połączeniu Wi-Fi od niskich wartości, natomiast rosną systematycznie i podejrzewam, że w momencie, kiedy będą kopiowane już MP3, pliki większe, ta prędkość będzie w miarę ustabilizowana. Tutaj, jak widzicie, są pewne wahania. No i dokładnie. I tutaj znowu mamy prędkości, które przekraczają 10 MB na sekundę. No i do sprawdzenia pozostaje nam jeszcze jeden aspekt, a mianowicie jak nasz testowany router Edimaxa wykorzystuje z interfejsem Wi-Fi nasze połączenie internetowe. Zobaczmy, czy tutaj te parametry będą gorsze. Ping praktycznie to samo, jest niewiele, jedynie wyższy, natomiast prędkości na razie póki co są dość mocno ograniczone, ale zobaczmy, bo rosną. Wykonamy sobie również dwa pomiary na tym samym serwerze. Przekraczam 50 megabitów na sekundę. No w tej chwili zatrzymało się w granicy około 40 kilku. Zobaczmy, co będzie dalej. No, gdyby takie wyniki były również w drugim pomiarze i w kolejnych 5, które będę wykonywał do recenzji, no to tutaj ten interfejs N300 jest wąskim gardłem i nie są to wartości zadowalające. Prędkość wysyłania ok, pobieranie niestety nie. Zróbmy więc test ponownie na tym samym serwerze. No, tutaj już te wartości są zdecydowanie lepsze. 70 kilka megabitów na sekundę. Wartość przyzwoita to by była, ale jak na standard N150, a nie na standard N300. To też należy zaznaczyć, także Wi-Fi w standardzie N300 powinno już tutaj bez problemu wykorzystać parametry mojego łącza internetowego i te ponad 90 megabitów na sekundę powinno być wartością osiąganą. Spróbujemy więc jeszcze, moi drodzy, jeden serwer. Myślę, że się za to nie obrazicie, bo da to nam pełniejszy obraz na całą sytuację. Tylko zaczekajmy na koniec tego pomiaru. Wybierzemy sobie serwer troszeczkę dalej oddalony, a być może te wyniki będą lepsze. Ping może być gorszy. Co do uploadu, no tutaj jak zawsze zresztą żadnych uwag nie mam. Natomiast te prędkości pobierania, no, pozostawiam jednak trochę do życzenia. Zobaczmy może na trzecim serwerze, innym, który wybiorę ręcznie, wartości będą lepsze. Niech to będą wronki. Ping 8 milisekund, czyli podobnie jak na serwer poznański. No natomiast te prędkości, moi drodzy, jednak nie zachwycają. I jeszcze ping test, witryna przygotowana do testu. Zobaczmy, jak tutaj zostanie ocenione nasze łącze. Na razie szuka najlepszego serwera. No, mamy nawet stratę pakietów. Coś tutaj jakby się działo. Ping troszeczkę wyższy. No, raczej oceny A nie będzie. Nawet C. Przeprowadzimy sobie ten test, moi drodzy, jeszcze raz, żeby tutaj być fair i sprawdzić, czy nie wynika to z jakichś innych może problemów.
No, znowu jest strata pakietów, niestety. No i wynik jaki jest? Każdy widzi, niestety. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym Wam wspomnieć. To jest szczegół, ale mi osobiście rzucił się już na samym początku dość mocno w oczy. Router jest nieduży oraz lekki. Anteny wysokie, potężne, długie. Bardzo łatwo można całe urządzenie przeważyć, także nie stoi stabilnie. Mało tego, ile już je ustawimy, anteny są całkowicie wygięte w stronę routera, czyli tak mocno jak się je da. Wystarczy nieraz w niewielkim stopniu odchylenie którejkolwiek z anteny i tego routera praktycznie już nie jesteśmy w tym momencie w stanie ustawić stabilnie. Testowane urządzenie Edimaxa, a tak w zasadzie spełnia zapewnienia producenta BER6428NC, jest routerem energooszczędnym, ponieważ pobór mocy przez to urządzenie podczas nawet maksymalnego obciążania, kiedy było połączonych kilka urządzeń przez sieć Wi-Fi plus komputery przewodowo, nie przekraczał progu pomiarowego wattomierza, więc ja tu nawet nie miałem co Wam pokazywać. Jest to również urządzenie, które ma faktycznie bardzo dobry zasięg, czym chwali się producent już na samym opakowaniu, ponieważ te potężne anteny spełniają swoje zadanie i zasięg jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie. Niestety, ale router posiada również kilka minusów. Przede wszystkim są to moim zdaniem pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o wykonanie, czyli wspomniane na początku przeze mnie problemy z ustabilizowaniem tego routera, ponieważ on bardzo łatwo się przechyla, tym bardziej, że jak mam podpięte cokolwiek z tyłu, nie ma problemu, żeby go przeważyć. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, tutaj już zdecydowanie ważniejsza, to jest wydajność tego urządzenia. Mamy tylko 100 megabitowy port WAN i tylko 100 megabitowe porty LAN. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli macie internet od waszego dostawcy szybszy niż te 100 megabitów, to będzie to realne ograniczenie. Natomiast jeżeli macie na przykład taką sieć jak tutaj moja, czyli z prędkością pobierania do 100 megabitów, no to w zasadzie to pasmo jest w całości wykorzystane i wartości, które są osiągane realnie po przewodzie, dochodzą w zasadzie do granicy możliwości, do tego, co oferuje tutaj mój dostawca usług internetowej. Co dotyczy sieci Wi-Fi? Jeżeli kopiujemy pliki lokalnie, korzystamy z niej lokalnie, to tutaj prędkości po Wi-Fi są praktycznie bardzo zbliżone do tego, co oferuje nam przewód. Ten standard N300 sprawdza się tutaj w tej kwestii dobrze, ponieważ te prędkości choć wahały się, choć było widać po prostu gołym okiem, że ta jakość połączenia nie jest tak dobra jak po przewodzie, ponieważ skoki były od 8,9 MB na sekundę do czasami nawet ponad 12 MB na sekundę. Tak w przypadku połączenia przewodowego to kopiowanie szło bardzo stabilnie na poziomie około 11,2 MB na sekundę. Tak te prędkości summa summarum są więc bardzo do siebie zbliżone tutaj. I podobnie sytuacja wygląda w przypadku mniejszych plików, z czego połączenie Wi-Fi wypada trochę gorzej. Natomiast gorzej jest, jeżeli chodzi o połączenie bezprzewodowe i korzystanie z internetu. Tutaj ten standard N300 moim zdaniem się sprawdza słabo, ponieważ maksymalne parametry łącza, które powinny być wykorzystane, niestety, ale wykorzystane nie były i prędkości pobierania porywach przekraczały 50 megabitów na sekundę, a powinny przekraczać ponad 90. Tym bardziej, jeżeli mamy tutaj standard N300, jak widać, on pozostaje tylko w tym momencie na papierku. To samo dotyczy niestety jakości łącza, co sprawdzaliśmy sobie witryną speed test. Albo te pakiety były gubione, albo pingi były po prostu bardzo wysokie. Niestety pod tym względem ten router wypada średnio. Jest to produkt, który można uznać za spełniający wymagania osób, które oczekują przede wszystkim energooszczędności i dobrego zasięgu sieci. Natomiast jeżeli dbacie o jakość waszej sieci domowej, to zastanowiłbym się, czy nie warto byłoby się rozejrzeć za produktem może i również Edimaxa, ale z wyższej półki cenowej, ponieważ model BR6428NC jesteście w stanie kupić za cenę poniżej 100 zł. Niestety, ale dużym błędem, częstym błędem popełnianym przez wielu moich klientów, również przez wielu Polaków, jest traktowanie bardzo po macoszemu sieci.
Niestety, ale jak widzicie, jak pokazują to testy różnych urządzeń sieciowych, ma to znaczenie, jeżeli chodzi zarówno i o prędkości połączenia i również o jakość tej samej transmisji, dlatego warto rozejrzeć się i warto zainwestować również w dobry sprzęt sieciowy, bo nie wystarczy tylko podpisać umowy na szybki internet, ale trzeba też umieć go w domu po prostu wykorzystać. Moi drodzy, i to jest na tyle. Ja oczywiście zapraszam Was do pełnej wersji tekstowej tej recenzji, do której link znajdziecie w opisie filmu. Tam będą również zdjęcia routera oraz wyniki wszystkich przeprowadzonych przeze mnie testów. Na dzisiaj to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.